Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy tym razem w domu u pani Grażyny, pacjentki medycznej marihuany. Dzień dobry, pani Grażyna. Dzień dobry. To co, poopowiadamy może trochę o tym, dlaczego jesteśmy tutaj my, a nie ma już tutaj dzielnicowych, którzy przyszli, napsocili, nabroili, oj wy. I opowiedzmy, jak to się zaczęło, nasza tutaj wątpliwa przygoda z naszym czasami nadopiekuńczym państwem polskim. Cała przygoda to się zaczęła od choroby, od udaru. I po tym udarze postanowiłam, ponieważ bardzo trudno jest dostać się do specjalistów, żeby leczyć się po tym udarze. W związku z tym postanowiłam sobie sama wyszukać, czym można się leczyć. No i tak trafiłam na marihuanę. No i sobie popalałam, aż któregoś dnia zjawili się policjanci z inną sprawą, bo pytali o jakiegoś cudzoziemca. Ja nie wiedziałam o tym i pokazywałam im nawet na korytarzu, gdzie mieszkają cudzoziemcy. No ale stwierdził policjant, że tam wiszą kurtki męskie, więc on musi coś napisać jeszcze. I mu tłumaczę, że to są moje kurtki, no ale jak już wszedł przez drzwi, to już trudno, drugi za nim, to trudno cofnąć. I wtedy poprosił mnie do pokoju obok, przymknął drzwi i zaczął mi mówić, że tu jest marihuana i że on tu rewizję zrobi. W związku przyznałam mu się, że mam marihuanę, że palę dla zdrowia. No to mam mu dać. Dałam mu całe pudełeczko. Oczywiście było tej marihuany tam malutko. No ale pan policjant wziął pudełko, postawił na wadze i zadzwonił na posterunek, że mam 36 gramów marihuany i to jest ilość handlowa i trzeba mnie na dolek zabrać, tak jak powiedzieli. I jeszcze potem córkę chcieli zabrać, no ale skończyło się na tym, że mnie zabiorą. Już się nawet spakowałam, szykowałam się do tego wyjścia. No, ale policjant się zorientował, że nie tyle jest tej marihuany, tylko dużo mniej. Potem jeszcze, jak zorientował się... No to już kolejni policjanci, bo to nie, przyszli... Nie, to ci sami, ciągle ci sami. I jak się zorientował, że mam 76 lat, a nie 50, jak myślał może, to zaczął całą sprawę odkręcać. Wtedy nawet dzwonił na komendę i mówił, że on nie może przywieźć, bo wszyscy na tyłkach siądą ze śmiechu. Płakać powinien się śmiać. No, z niego będą się śmiać, że on taką sprawę rozdmuchał. Czy... No tak, no bo umówmy się, że przestępcą pani się nie czuje i w ogóle przestępcą pani nie jest. I tylko tutaj litera prawa wyraźnie nie nadąża. I niekiedy interpretacja też, a czasami nadinterpretacja tego prawa przez niektórych jego wątpliwych stróży. Tutaj powoduje takie, a nie inne sytuacje. Ja w czasie tej interwencji dostałam bardzo wysokie uciśnienie, miałam 185 na 80 i córka powiedziała policjantom, że to jest dawka taka już śmiertelna właściwie, zaczął krzyczeć na nią, że on nie ustawia prawa, a ustanawia prawa, on tylko wykonuje to, co musi. I potem już jakoś tam się sytuacja trochę uspokoiła, bo przyjechali kryminalni i właściwie kryminalni przejęli sprawę. Byli to zupełnie inni ludzie. Rozmawiali, wzięli próbki śliny, sprawdzili, nie było żadnych, zerowe było rezultat tego badania. Zostawili wezwanie. I następnego dnia rano miałam się zjawić na komisariacie na przesłuchanie. I wtedy przesłuchanie, pomoc przyszła właśnie tutaj od Andrzeja, który zorganizował całą tak. Tak. Najpierw poinformowała nas córka, tak. Że jest jak jest, no to my to, no tak, no tego poniekąd jesteśmy.
to wiadomo, od razu się tutaj, ja wydzwoniłem od razu i adwokata, wydzwoniłem od razu posła jednego, z którym współpracujemy, Piotrka Liroya, któremu dziękuję też za wsparcie tutaj i naszej kancelarii adwokackiej. No i co, no i od razu się stawiliśmy wtedy na drugi dzień. Tak. Tak. Troszeczkę tam pokombinowaliśmy, żeby to, tego przesłuchania się przygotować. No i co, przesłuchanie chyba nie trwało długo, prawda? Nie, przesłuchanie trwało długo i mimo zapowiedzi pani, która była na interwencji, że będą bardzo trudne pytania, to przesłuchanie było bardzo krótkie i bardzo spokojne. Nie padło właściwie żadne trudne pytanie. Przesłuchania. Także, to już chyba to było związane z tym, że nie byłam sama, byłam z adwokatem i byłam z osobami jeszcze towarzyszącymi i to miało bardzo duży wpływ na całe przesłuchanie. Pan policjant, jak wychodziłam, to rękę mi podał na pożegnanie. Tak, tak. To też chyba trzeba powiedzieć, że to troszeczkę inni policjanci, tak jak pani mówi, ci policjanci nieumundurowani, kryminalni, tak zwani, troszkę inaczej się zachowywali. Jeszcze ci policjanci, którzy sporządzali to przesłuchanie protokół, też chyba jest troszeczkę inny kaliber policjantów, tak, tak, którzy tak. Częściej mają, no to wynika z badań, ponad 70% policjantów, tych właśnie, którzy są najbliżej spraw narkotykowych, jest przeciwnych obecnej ustawie. Bo oni, stykając się z tym problemem na co dzień, widzą absurd, bezsens. Ja dzwoniąc na ten komisariat, przekładając to pani przesłuchanie na drugi dzień, jak dzwoniłem do dyżurnego, to on od razu wiedział, jaka to jest sprawa. Im było strasznie głupio. Oni powiedzieli, że nie ma problemu oczywiście, że przesuną to przesłuchanie, że zdają sobie sprawę, że ono będzie krótkie, że zdają sobie sprawę z tego absurdu. No ale tak, machina ruszyła i niektóre pionki tej machiny, właśnie tacy jak ci pierwsi funkcjonariusze, którzy tutaj przyszli z tą interwencją, no niestety wykazują się z wyjątkową nadgorliwością, a trzeba przypomnieć słynne powiedzenie, że nadgorliwość niekiedy jest gorsza od faszyzmu. No i co? A jeszcze tak wracając do choroby, w czasie jak miałam udar, potem miałam badania i wyszło, że mam zaćmę. I mam iść po skierowanie i pan lekarz, do którego poszłam później, po 3 miesiącach mniej więcej, dał mi to skierowanie do szpitala i orzeczenie, że zaćma jest. I ostatnio, chyba tydzień temu, byłam u okulisty, który stwierdził, że zaćmy nie ma. Więc ta zaćma przez używanie marihuany zniknęła. To jest zaćma, jaskra, inne nadciśnienie. To są główne wskazania też medyczne właśnie do używania marihuany bądź też preparatów z marihuany. To zmniejsza ciśnienie śródgałkowe, więc tak na to są już liczne badania i w Polsce teoretycznie już zaraz będzie można kupić legalnie w aptekach susz. Niestety bardzo drogo, niestety nie robione w Polsce i to zaraz ciągnie się już od roku. I niestety dlatego, że kończy się tym, że pani zamiast mieć legalny susz z apteki i nie mieć do czynienia z różnymi dziwnymi tutaj indywiduami w mundurach przychodzącymi i zatruwającymi ludziom życie i spokój, powinna pani to dostać z apteki refundowane. No ale jest jak jest. Miejmy nadzieję, że niedługo już w Polsce będzie lepiej. Tak chyba od zawsze się tak mówiło, że miejmy nadzieję, że już niedługo w Polsce będzie lepiej. Tak. No ale miejmy taką nadzieję. Trzeba przyznać. Tak, tak. Mamy taką nadzieję, że będzie lepiej. Ja z naszej strony chciałem bardzo pani podziękować za odwagę, bo ten problem wbrew pozorom i temu, co mówią niektórzy politycy, nie dotyczy małolatów, którzy siedzą pod blokiem i palą sobie gandzie dla rekreacji, ale dotyczy pacjentów w różnym wieku, zarówno młodych, jak i starszych, kobiety i mężczyzn. I właśnie takich osób jak pani, odważnych, które niestety dotknęła taka niemiła przygoda, mam potrzeba, takich, którzy stanowią świadectwo, po pierwsze tego, że konopie działają jako lekarstwo, po drugie tego, że prawo nie działa i państwo nie działa jako państwo prawa, bo takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Więc jeszcze raz serdecznie pani dziękuję i co, do zobaczenia pewnie. Ja też dziękuję. Nina, co ty tutaj, bohaterko wywiadu? Nie musimy dzięki temu, w ogóle nie pojawia się proces starania. Ciągnąłam tylko parę za mną.
210 książek. Takie do dekorowania. No. Ja jakąś wstążkę mam. A po co ci wstążka? Możesz to coś dekorować. Okej, okay. Jakąś mam wstążkę. No zjedziałam z wyższą temperaturę. Mama siedzi tak. No tego zdecydowanie tego zapachu nie wyczują. Czenia, ja pewnie. Ja też dziękuję. Więc... Co, coś masz jeszcze nam do powiedzenia? Kaszlaku? No, jak jeszcze kopię jakiś pojechać, to przemyć. Pies, tak mieliśmy. Wkradł nam się mały błąd. No można by kontrolę tam stać. Pani od używania marihuany również młodnieje. Bo nie ma 76, a 67. To taki czeski błąd.